Michał Dąbrowski, inżynier środowiska. Tematem mojej pracy była sezonowa zmienność jakości wody rzeki Supraś w aspekcie jej uzdatniania w latach 2016-2023. Badania, które robiłem, opisywały całą jakość tej rzeki oraz zużycie jej reagentów. Potrzebne dane dostałem ze stacji uzdatniania, zostały mi udostępnione, a wnioski z tego są wyciągnięte takie, że bardzo duży wpływ na jakość wody ma zużycie reagentów oraz to, że ujęcie wody powierzchniowej jest w tym momencie dużo mniejsze niż było w poprzednich latach, ponieważ prawdopodobnie zmienia się świadomość ludzka odnośnie zużycia tej wody. Mam nadzieję, że wyniki, które zostały przeze mnie wykonane, zostaną wykorzystane przez stację w przyszłości. Na drugim stopniu planuję kontynuowanie nauki zaocznie i mam nadzieję, że będzie fajnie.